Jesteśmy w Zamku Książ. Zamek ten od 1509 roku do 1941 należał do niemieckiego rodu Hochbergów. Zamek był bardzo nowoczesny. Już na początku XX wieku rodzina książęca założyła tutaj windy. Te windy obsługiwały górne piętra, były tutaj windy towarowe, były windy osobowe. Była też jedna z najpiękniejszych wind w tych pałacach. To była ośmiokątna winda wykładana atłasem. Ta winda dojeżdżała do prywatnych apartamentów pary książęcej na drugim piętrze. Później można się było dostać do pokoi gościnnych. Windy były dość specyficzne. Otóż nie wchodziło się do wind bezpośrednio z korytarza, ale najpierw do małego przedsionku, a w każdej windzie był kamerdyner, który ją obsługiwał. Windę, przed którą teraz stoimy, została przebudowana. Te wejścia znajdowały się troszeczkę inaczej, było to wszystko skonstruowane, a dokładnie miesiąc temu zainstalowano te nowoczesne drzwi oraz takie bardzo już współczesne uruchamianie tych wind. Otóż ta winda, przed którą stoimy, również była windą kamerdynerską. To była winda, którą można było tylko obsługiwać w ten sposób, że musiał ktoś się w niej w środku znajdować. Bardzo to nam życie utrudniało, a teraz mamy już zewnętrzne przyciski. Hochbergowie kazali w zamku przed II wojną światową wykonać 8 wind, ale ich teraz jest 16. Skąd się wzięły? Zamek Książ w czasie trwania II wojny światowej był bardzo przebudowany. Zamek przebudowywano na nazistowską kwaterę. Miała tutaj być reprezentacyjna siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy. Tutaj miał przebywać nawet Adolf Hitler. Specjalnie dla niego przygotowano pokoje. Wtedy też wykonano cały system ewakuacyjny. 8 nowych wind i 4 nowe klatki schodowe. Część tych wind miała zjeżdżać bezpośrednio do podziemi. Później zobaczymy te windy. One nie zostały ukończone. Żadna z tych nazistowskich wind nie funkcjonowała. W tej chwili w zamku funkcjonują 2 windy i są wykorzystywane do dnia dzisiejszego. Jesteśmy w kuchni Hochbergów, kuchnia, która została wykonana w części neorenesansowej zamku. Do tej kuchni również były doprowadzone windy. Właśnie ta winda jest tą, którą tutaj można było transportować żywność, ale aż z tunelu, który znajduje się 2 piętra poniżej parteru. To była jedna właśnie z tych 8 wind wykonanych w 1923 roku, winda towarowa. Windami dostarczano żywność właśnie do tego miejsca. Jesteśmy przed lodówkami, ale to są lodówki z czasów, gdy jeszcze w zamku nie było elektryczności. One były specjalnie skonstruowane. Ściany mają pustki w środku. W te pustki wkładano lód. Te miejsca były wykładane lodem, nie tylko ściany, również stropy były wykładane lodem. Lód brano z rzeki Pełcznicy, która płynie wokół zamku. No, historia mówi, że nawet w czerwcu jeszcze można było tutaj żywność przechowywać. Natomiast w lipcu i w sierpniu musieli bardzo szybko jeść, bo nie mieli gdzie tej żywności trzymać. To są właśnie te lodówki, które tutaj widzimy. Thank you.
Ponura historia zamku to czas trwania II wojny światowej. Zamek wtedy był bardzo przebudowany i tak jak mówiłem wcześniej, wykonano tutaj 8 szybów windowych. Jesteśmy przed 4 takimi szybami windowymi. Za mną, przykryte płytami drewnianymi, znajdują się szyby windowe wydrążone właśnie z kuchni do 2 poziomu piwnic. One mają 47 metrów głębokości. Nigdy nie zostały ukończone. Za mną miała się znajdować ściana. Tutaj miały być wejścia do wind, a wyżej maszynownie tych wind. Ta część nigdy nie została ukończona. Jesteśmy na najwyższej kondygnacji zamkowej, to są nasze strychy. Za moimi plecami jest maszynownia windy, windy, którą wykonano w 1943 roku, właśnie w czasie tej wielkiej nazistowskiej przebudowy. To jest jedyna maszynownia, która się zachowała, a tak naprawdę przetrwały tylko zębate koła, na które miały się nawijać liny. Niestety silnik tej windy został skradziony. Jesteśmy na 4 piętrze. W pomieszczeniu, w którym w tej chwili stoję, była kiedyś klatka schodowa wykonana przez Hochbergów w XIX wieku. To była przepiękna klatka schodowa wykonana z mahoniu. Niestety jej już nie ma. W czasie tej wielkiej przebudowy nazistowskiej tę klatkę schodową rozebrano i w tym miejscu wykonano kolejne szyby windowe. Za moimi plecami są miejsca, które zamurowano. Tam są 2 windy. One z tego miejsca zjeżdżały aż na 1 poziom piwnic. Zakładamy, że te windy miały zjeżdżać w swoim założeniu do podziemi. Prawdopodobnie dna obecnie istniejących wind zostały zabetonowane. Niestety nie udało nam się odnaleźć tego miejsca, które by prowadziło do podziemi. Może to jest właśnie ta część nieznana, do chwili obecnej jeszcze nieodnaleziona. I zaraz kawałeczek obok tych wind wykonano okrągły szyb klatki schodowej, która też nie została ukończona. Ona została zamurowana, dlatego że tam nie ma schodów. Ze względu bezpieczeństwa ją zamurowano. Jesteśmy na 3 piętrze. To piętro za czasów rodu Hochbergów przeznaczone było dla gości. Za moimi plecami jest winda towarowa. Ona w tej chwili jest przebudowana. Po lewej stronie zamontowano metalowe schodki, ale przed wojną tam jeździła winda, która do tego miejsca dostarczała żywność. Cały czas jesteśmy na 3 piętrze, tym razem przed windą osobową i to nie byle jaką. To była najpiękniejsza winda w zamku. To jest winda książęca, wybudowana specjalnie po to, żeby para książęca mogła wjeżdżać do swoich prywatnych apartamentów, a na tym piętrze dochodziła do apartamentów przeznaczonych dla gości. Winda niezwykła z tego powodu, że jest ośmiokątna. Klatka, która jeździła w środku, też była ośmiokątna. Ona była cała wykładana niebieskim atłasem. W
klatce były okna, również w szybie windowej są okna, także para książęca, gdy jechała tutaj do góry, wiedziała, na którym poziomie się znajduje. Oczywiście w tamtym czasie każda winda obsługiwana była przez kamerdynerów. Trzecie piętro, trzecia kondygnacja. Za mną winda, która prowadzi z czwartego piętra do pierwszego poziomu piwnic. To, co widzimy za moimi plecami, to jest efekt nazistowskiej przebudowy. Po rozebraniu tej pięknej klatki schodowej przemurowano, właściwie zabetonowano poszczególne kondygnacje. Poniżej w tą windą można się było dostać do zespołu toalet, też nieukończonej. Niemcy tej budowy nie ukończyli, a w tym miejscu widać otwarte wejścia do szybów windowych. Wszystkie urządzenia dźwigowe, nawet takie drewniane podpory, które znajdują się w środku, wszystko jest tak, jak to zostawili Niemcy. To wszystko było zasypane gruzem, myśmy to oczyścili i teraz można oglądać wygląd, stan tych wind. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Cała strona pierwszego piętra po tej właśnie stronie południowej w czasie wojny była przygotowywana do zamieszkania tutaj Adolfa Hitlera. Nigdy tego zbrodniarza w zamku nie było, ale pomieszczenia dla niego przygotowano. Przygotowano również cały system ewakuacyjny. Za tą szafą znajduje się wejście do windy. To jest winda, która miała zjeżdżać bezpośrednio do podziemi. W całym tym ciągu podziemi, do której zjeżdżała ta winda, znajduje się system ewakuacyjny, który prowadzi do 35 metrów niżej, do głównego miejsca, gdzie miały się znajdować bunkry i schrony. Jesteśmy w jednej z najstarszych części zamku. To była piastowska część, były pomieszczenia przeznaczone na wina, ale to pomieszczenie również zostało przebudowane w czasie wojny. Dokładnie stoimy w maszynowni windy. To było miejsce, gdzie ustawiono silnik, ale w najniższym punkcie. Powszechnie maszynownie budowane są na ostatniej kondygnacji, a w tamtych czasach, czyli w czasach Hochbergów, to jest początek XX wieku, maszynownie znajdowały się w najniższym punkcie. Tutaj stał silnik, dokładnie w miejscu, w którym stoję, a następnie liny były puszczone ukośnie do góry. Na najwyższej kondygnacji było miejsce, gdzie ta lina była nawinięta i ona później ciągnęła klatkę do góry. Z tego miejsca transportowano wina do sali balowej. Jesteśmy na tarasach zamkowych. Tutaj na tarasach również wydrążono cały system prowadzący do wind. Za chwilę dojdziemy do takiego miejsca windy, która zjeżdżała z systemu zamkowego do pierwszego poziomu tuneli ewakuacyjnych. Tym tunelem można było dojść do najważniejszego punktu. To też była winda. Winda, którą wydrążono w dziedzińcu zamkowym, 10 metrów od wejścia do zamku. To jest dokładnie to miejsce. Tutaj w dziedzińcu zamkowym była potężna winda, 60 metrów głęboka. To właśnie tą windą można było zjechać do głównego kompleksu zamkowego. Tam jest ponad kilometr, 100 metrów hal, bo tego inaczej nie można nazwać, o wysokości 7 metrów. W tej chwili ta winda zamkowa, ta winda, która znajduje się w dziedzińcu, jest zasypana. Niestety powstał tam w 2001 roku głęboki lej i praktycznie 1/3 dziedzińca zamkowego nad tą windą jest w tej chwili zabetonowana.
Jesteśmy w podziemiach, bezpośrednio pod zamkiem książ. Te tunele wykonywali więźniowie z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W czasie trwania II wojny światowej pracowało tu około 3000 więźniów. A za mną jest szyb windowy. To właśnie więźniowie wykonali ten szyb windowy. To jest jedyna winda do tej pory przez nas odnaleziona, która bezpośrednio z kompleksu zamkowego zjeżdżała do podziemi. To jest część systemu ewakuacyjnego prowadzącego do tej głównej windy, która została wydrążona w dziedzińcu zamkowym 10 metrów od wejścia do zamku.